Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w puszce, która jest w moim kanale. A dzień... coś mi boli gardło, ale... Dzień... Jesteśmy w... już powiedziałem, gdzie jesteśmy. A, co oglądamy? Oglądamy dzisiaj szkoła. Oglądamy dzisiaj szkołę, stodołem, budem... chatę, do której przyłażą dzieciory, by się uczyć. Nie zapomnijcie o łapce, że jest w linku dwóch kupicznego hika.pl. Lecimy na Szczecin. Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Beki. W odcinku czego? Beki? A nie szkoła, nieważne, ale kto będzie bekał? Marysia z pierwszej D, czy Lady Gaga z tam z trzeciej, któreś tam ona była? Czyli mojego działu o modzie. Dziś generalnie robimy bekę z mody szkolnej, a później szybki przegląd najnowszych kosmetyków zrobi dla was Agata Walczyk. Co ja? Szkolne influencerki. Tego jeszcze nie było. Co one tu będą robiły? Nagrywały Get Ready with Me na przyrkę albo chol zakupowy, co kupiłam w sklepiku szkolnym. Magda Wolska i Agata Walczyk prowadzą wspólnie blog, na którym udzielają porad w sprawie mody i kosmetyków. Wiecie, nie żeby tam coś, ja nie chcę się absolutnie, wiecie, tam no wiecie, tam tego, żeby mądrzać, ale im takie porady też by się przydały. Dziewczyny startują w konkursie na najlepszy młodzieżowy wideoblog o modzie i urodzie. Ja tu dzisiaj nie wytrzymam. Chłop dzisiaj się zesrał. Ale prawdopodobnie już nie żyje, ale bez obaw, dobry weterynarz jeszcze uratuje tę buzeczkę. Spadaj. Nie, to nie, trudno, szukamy dalej. Chyba coś mamy. Cześć koleżanko, tutaj widzicie prawdziwy przykład, jak się ubrać, żeby wyglądać jak prawdziwy internetowy troll. What the hell? Czy ona powiedziała, że ta laska wygląda jak troll internetowy? Niech spojrzy na siebie, sama też wygląda jak internetowy ten. Portal z opiniami na temat kosiarek spalinowych. Albo elektrycznych. Powiedz mi, spędzasz samotne wieczory hejtując modowe blogi, co? Odwal się, dobra? Gdzie tak idziesz? Za modą i tak nie nadążysz. Chyba ty nie nadążasz za modą. Zamknij się, bo wyglądasz jakby granat walnął w lumpex. To jest chyba tak bardziej hate blog. Taka... hate sfera. Tak, nie wiem nawet jak się... ja na takie strony nie wchodzę. Gdzie sobie dzisiaj pisze jakieś takie hejty. Jest taka strona, to się nazywa chyba Forum Wanda i tam się pisze hejty o ludziach, mi się wydaje. Albo jakieś takie, no nie wiem, nie przychodzi mi nic innego do głowy, oprócz tego. I Magda, chyba za ostro jedziesz. Dajże spokój, tak jest fajnie. Musimy być ostre, żeby agencja podpisała z nami kontrakt. Tak, po prostu każda agencja dla influ marzy, żeby mieć takie dwie influ, które obrażają po prostu wszystkich ludzi i jeszcze robią z tego content. Po prostu one by się o takie po prostu typiary bili. To jest śmieszne. Jak na razie to jest chamskie, nie śmieszne. Weź nie przesadzaj. Jestem dobra, popatrzcie. Ta laska wygląda jakby wyszła z krypty. Z czego wyszła? Skrypty? Co to są skrypty? A no skrypty, to ja wiem co to jest. Czy to może być skrypt do scenariusza? Ale krypta? Czy to skrypta? Co to jest? Krypta. Przesklepione pomieszczenie znajdujące się pod posadzką kościoła. Pierwotnie służące do przechowywania relikwii, później coraz większe służyło jako miejsce poch... O matko jedyna! No fakt. A na następnej przerwie kiedyś się im udział. Dobra, powiedz mi, kiedy nam dadzą odpowiedź? Kto? No jak to? Kto ci ludzie z agencji? A, na razie obserwują nasze wejście na wideobloga. Więc proszę cię, nie obrażaj ludzi, bo nam spadnie oglądalność. To jest naprawdę smutne, że jako ludzkość dożyliśmy takich czasów, że obrażanie ludzi jest modne i jest fajne i jest oglądane. No zobaczcie na przykład te wszystkie konferencje freak fightów. I przegramy, okej? Takie obrażanie ludzi jest niepotrzebne. Nie podoba mi się, że Magda to robi. Mamy zdobywać popularność, a nie utracić. O, to musicie nagrać jakiś taki trend taneczny, jakieś takie... Yeah! Ludzie przecież nie będą wchodzić na bloga, na którym cały czas ktoś się z nich nabija. A poza tym to jest zwyczajnie chamskie. Agata nie wie, jak przekonać koleżankę, że za ostro krytykuje ubrania dziewczyn ze szkoły. Nagrać, jak ocenia jej outfit i mówić, że wygląda jak, nie wiem, kaczka w stodole. Uczennica obawia się, że docinki Magdy nie spodobają się jurorom konkursu na najlepszy wideoblog, a ich internetowy poradnik straci popularność.
A na nią jaki masz pomysł? Wysmarujesz jej buźkę jakimś syfem albo innym gównem, żeby była cała zielona, co? Co tu się dzieje w tym odcinku dzisiaj? Zresztą jak w każdym w tych paradokumentach. Ej, ty chyba czegoś nie kumasz. Jeśli wygramy, doceniamy produkty znanych marek. Nie chodzi o to, żeby się z nich nabijać, tylko żeby je reklamować. Nuda! No chyba dla ciebie. Czy one, załóżmy, że nie, co ja mam pod ręką? Pilot do lampy. Czy one by dostały na przykład do reklamy pilot do lampy i mówiły: nie, najgorszy pilot do lampy na świecie. Nie działa, jest do dupy, jest gówniany. Śmierdzi jak stare skarpety. Nie kupujcie, nie kupujcie. Z naszym kodem macie drożej. Kto to będzie oglądał? Każda dziewczyna, która chce wiedzieć, jak zadbać o cerę? Znaleźć swój własny styl? Bla, 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 proszę cię, ja bym na coś takiego w życiu nie weszła. To może po prostu się do tego nie nadajesz. Co ty mi sugerujesz? Nic, po prostu nie chcę, żeby nam przypadła szansa na wypromowanie bloga, okej? Okay? Dzień dobry. Dobra, widzimy się na następnej przerwie. Na razie. Zapraszam. Niech może nagrają jakiegoś vloga z lekcji fizyki. Na przykład 24H uczę się fizyki. Nie no, to by na pewno nikt nie oglądał. Dzień dobry. Takich słodkich i grzecznych poradników jest w internecie miliony i nikt ich nie ogląda. No jak? Nie, mi się wydaje, że właśnie chyba ludzie oglądają, wolą, na przykład ja, może jestem dziwny, oglądać takie merytoryczne poradniki, jak potrzebują zdobyć o czymś jakąś wiedzę, a nie poradniki na zasadzie: wypadają ci włosy? Wyrwij je sobie. A Agata nie ma chyba zielonego pojęcia, jak zaistnieć w sieci. Przecież jej takim nudnym gadaniem na pewno nie wygramy żadnego konkursu. Ja mam być mniej chamska? Niedoczekanie. Będę jeszcze bardziej wredna. I tak właśnie powstały największe polskie pato-influencerki. Macie bardzo zależy na tym, żeby blog, który prowadzi wspólnie z Magdą, zwyciężył w konkursie na najlepszy młodzieżowy wideoblog o modzie i urodzie. Przeszliśmy pierwszy etap? Nie wierzę, wygrałyśmy konkurs! Super! Ta, chyba zawody w piciu wody i w połykaniu odchody, ale ja tam się nie znam. Jezu! Serdeczne gratulacje! Ja nie mogę to uwierzyć w ogóle! Jest tylko jeden warunek. Będziemy mieli sponsorowanego bloga. Tak, musimy jeszcze dopracować kilka drobiazgów. Przecież... Widać, że ona nie gada z nikim przez telefon, tylko jakby odtwarza głosówki, albo to jest puszczone w montażu. Bo to jest takie opóźnienie mocne czasowe i to brzmi tak drewniano. Ale okej, to jest paradokument, więc wszystko jest tu możliwe. Nawet to, co niemożliwe. Jakich? Na razie chcemy, żeby tylko jedna z was prowadziła oba działy. Chwila, a Magda? To znaczy, że jej nie chcecie? Zaraz, a jak ty masz na imię? Kurdyli, pory, kali, toro, hono, paro, koso, doro, olo, pono, kara, tito, ozosława. Okej. Okay. Agata? Aha, a dasz mi numer do Magdy, bo tu mam tylko twój. No tak, tylko muszę wiedzieć, którą z nas wybierzecie. Okazało się, że lepiej oglądają się wejścia z Magdą. Ha! I co, hejterzy? Znaczy nie hejterzy, widzowie, hejty się lepiej przyjmują niż, niż takie normalne nagrywa. Widzicie? Hejty wygrały, hejty górą, hejty górą. Czy ja może teraz powinien bardziej hejtować ludzi, żeby były większe wiusy na odcinku? No nie wiem, zobaczymy, pomyślimy. No przepraszam, a dział kosmetyczny? Przecież Magda się na tym kompletnie nie zna. To nie fair. Agata jest zdenerwowana, bo jury konkursu chce, żeby odtąd tylko Magda prowadziła wideoblog. Dziewczyna nie może w to uwierzyć, czuje się zawiedziona i nie zamierza pogodzić się z decyzją jurorów. To niech jej nie mówi o tym, a jurorom niech powie, że tamta, nie wiem, dostała biegunki i nie może, i że musi ta i tam jakoś zachachmęci na pewno. Nie wierzysz, że wolą Magdę ode mnie. Przecież wymyśliłyśmy ten blog wspólnie. Jeśli ja mam go nie prowadzić, to na tym bardziej. Nawet nic jej nie powiem. I sobie szukają kogoś innego do tych swoich głupich reklam. Czy one teraz, najlepszych przyjaciółek, staną się największymi wrogami? Oczywiście, że tak. Tymczasem Magda Wolska, która razem z Agatą prowadzi wideoblog o modzie i kosmetykach, dowiedziała się od koleżanki, że do Agaty zadzwoniła jurorka z agencji reklamowej. Uj, ta już idzie pewnie spuścić łomot w tej bluzce z serduszkiem. Z
wcale nie wygląda to komicznie. Magda chce zapytać przyjaciółkę, czy są już wyniki konkursu. Agata. Potem zadzwoniła ta laska z agencji. Skąd wiesz? Koleżanka z klasy mówiła, mów co chciała. No powiedziała, że wygrałyśmy, ale że tylko ja mam prowadzić ten program. Wykryto kłamstwo. To nie ty, tylko twoja przyjaciółka. Wykryto kłamstwo. No ale co ze mną? Stwierdzili, że jesteś mało medialna, dlatego odmówiłam im. No ale przecież tak ci zależało na tej wygranej. Aha. Że żadna teraz nie będzie prowadziła. Okej, w ten sposób. Ej, ma to sens. Albo jedna, albo wcale. Ma to jak najbardziej... No jakby były naprawdę przyciółkami, no to tak by zrobiły. No tak, ale bardziej zależy mi na tym, żebyśmy mogły razem prowadzić ten program. No ale dopiero co suszyłaś mi głowę, że za ostro komentuję tą całą, wiesz, modę szkolną. Dobra, Magda, nie drżysz, okej? Jezu, dziękuję ci, jesteś strasznie kochana. Dobra, muszę iść, bo mam kartkówkę z metrą. Dobra, zgadamy się później. Czala na kartkówce też będzie pisała hejty typu ile to jest pierwiastek z 9 i ona pisze a co cię to obchodzi? Albo oblicz objętość grania stosupa. A ona będzie pisała sama se oblicz. Dzień dobry. Wow. To jest po prostu niesamowite. Agata naprawdę udowodniła, że jest moją przyjaciółką. Zrezygnowała z takiej wygranej dla mnie. Błagam, niech ona się dowie, jaka jest prawda i niech się zaraz zacznie jakaś po prostu drama stulecia. Proszę. Teraz już wiem, że nic nie rozwali naszej przyjaźni. Agata żałuje, że okłamała przyjaciółkę, ale nie potrafi pogodzić się z tym, że nie została wybrana do prowadzenia wideobloga razem z Magdą. Uczennica nie umie powiedzieć prawdy. Wiem, że zależy ci na tym blogu. No i co z tego? Słuchaj, chciałam coś powiedzieć. Who let the dogs out? Znaczy, bardzo fajna się przyjaciółka, naprawdę taka, naprawdę super i taka, że ten i że tego. Weź, zadzwoń do tej agencji i powiedz im, że będziesz sama prowadziła tego bloga. Nie mogę tego zrobić. Możesz. Agata, ja się naprawdę nie obrażę. No miałaś rację, no po prostu, nie wiem, za ostro komentuję ludzi i to nie te klimaty. Ale wiecie co, teraz, no jesteśmy w 2024 roku. Jakby teraz ty zrobił takiego bloga, nie wiem, profil na TikToku, że nagrywa ludzi ze szkoły i hejtuje, obraża ich ubrania, outfity, to myślę, że 99% komentarzy to było jechanie tej osoby, że jak ona, kim ona w ogóle zrobić takiego robić, ja też bym był w tej grupie. Więc fajnie, że czas się zmienił, na przykład internet rok 2012, nie wiem, czy pamiętacie, ja pamiętam teraz 2012, to same komentarze to był jeden wielki hejt i każdy każdemu jeszcze w tym hejcie przyklaskiwał, więc cieszę się, że tendencje się zmieniają na lepsze. Daj spokój, nie mogę ci tego zrobić, Magda. Ale nie możesz też stracić takiej szansy. No weź, proszę cię, dostaniesz fajne pieniądze. Nie wiem, odłożysz sobie na studia informatyczne, o których tak marzysz, kupisz sobie komputer, weź dzwoń, proszę cię. Teraz? A kiedy? Nie, 38 listopada o godzinie 28.75. Proszę cię, już jest za późno, nie będę sobie wariatki robiła. Agata, nie jest za późno, daj spokój. Czuję się jak ostatnia świnia. Okłamałam Magdę i nie wiem, jak to odkręcić. Ale chodziło mi o to, że prowadziłyśmy ten blog zawsze razem. I nie chcę, żeby jakaś agencja decydowała teraz, że ona się do tego nadaje, a ja nie. To jest nie fair. A teraz wam powiem takie inside'owe rzeczy ze środowiska influencerek, że to jest normalne. To jest, serio, to jest normalne w tej branży. Wiecie, ile ja razy nie dostałem jakiejś współpracy, bo po prostu do niej nie pasuje, albo po prostu marka wybrała kogoś innego, kto im się bardziej podoba. Przecież pierdyjar trawy po prostu. To jest normalne. Serio. I to nie ma co się obrażać wtedy, nie ma co po prostu się załamywać, że Boże, jestem beznadziejny, tylko teraz jest więcej influencerów niż współprac, więc to współpracy wybierają kogo chcą, a nie jest mało influencerów, dużo kampanii i influencerzy mogą przeglądać co chcą. Wręcz przeciwnie, proszę państwa. Agata nie może poradzić sobie z tym, że oszukała Magdę. Nie potrafi też przyznać, że zrobiła to z zazdrości. Powiesz mi, co się dzieje? Zawaliłam w całości. Okłamałam Magdę, a to było coś bardzo ważnego. Powiedziałam, że puściłam cichacza, poszło z gruzu. Przemek! No, to nie fajnie. Ale teraz przecież możesz iść i powiedzieć jej prawdę, tak? I co, ja mam powiedzieć, że jestem oszustką? Nie no, nie oszustką, tylko że skłamałaś, żałujesz i teraz chcesz to naprawić. Że ona już się nigdy do mnie nie odezwie. Oj, to mnie odezwie. Jak się dobrze postara, to jeszcze na ciebie jakiegoś disa nagra typu Agata, Agata, tempa małolata. Agata, Agata, za kapustą lata. Agata, Agata, śmierdzi jej pacha. Agata, Agata, jest niefajna i ją.
O Boże, jakie to było złe. Nie, jakie to było straszne. Usuwam ten kanał i po prostu przepraszam rodziców. Pogniewa się chwilę i przestanie. A ty, jak jej nie powiesz prawdy, to będzie cię gryzło. Może jakbym jej powiedziała teraz, to jeszcze mogłam to jakoś odkręcić. To tym bardziej powinnaś to zrobić. Chyba mam pani rację. Idź, idź porozmawiaj z nią i ci się nie martw. Wszystko dziękuję, że pani mi to powiedziała. Dawaj, dramę. My chcemy mięsa, my chcemy krwi, my chcemy dramę. Działaj się! Powodzenia. Za radą Alicji Stańko Agata chce jak najszybciej porozmawiać z Magdą i przyznać się do tego, że ją oszukała. Ma nadzieję, że nie jest za późno i przyjaciółka jej wybaczy. Mogę się porozmawiać. Właśnie dzwoniłam do tej agencji, żeby powiedzieć im, że będziesz prowadzić naszego bloga sama. O Jezu. Oho, no dawaj. Oświeć nas. I wiesz, co mi powiedzieli? Ty dobrze wiesz, ma to, co mi powiedzieli, prawda? To są jakieś takie rynsztokowe troszeczkę. No i tak chciałam wszystko powiedzieć teraz. Wiesz co? Jezu, ja nie wiem, co sobie myślałam. Co ty chciałeś, żeby prowadzenie naszego bloga przyszło mi tak koło nosa? Okłamałaś mnie. Tak, Magda, ja to przemyślałam. Chciałam się teraz przeprosić, rozumiesz? To przemyślałaś. A ja, głupia idiotka, jeszcze cię podziwiałam i myślałam, że robisz to dlatego, bo jesteś moją przyjaciółką. No bo jestem, Magda. Zranie w banie. Byłam ze Nie mogą się dogadać, nie wiem, jedna będzie no tą przed kamerą, tą prezenterką, a druga będzie operatorką i na przykład content creatorką i będzie jej wymyślała pomysły i razem będą robić ten kanał i że będzie wszystko super. Czemu łapie ostrość na Pikachu, a nie na mnie? Czy on jest większą gwiazdą na tym kanale? Myślę, że tak. A o, jeszcze off top, w ogóle wiecie co, zauważyłem, że powstała jakaś sekta na moim kanale, fanów tego Pikachu. Jak tylko ja postawię konia bliżej Pikachu, to już ludzie piszą w komentarzach: odsłoń Pikachu, czemu ten koń zasłania Pikachu? Więc proszę bardzo, dzisiaj Pikachu jest wyeksponowany. No to jest, co chciałem powiedzieć. Dostań, będziesz prowadziła tego swojego bloga, a ja cię tym pomogę! W dupie mam twoją pomoc! Magda! Wiesz co, odwal się ode mnie, nie chcę cię znać. Magda! I teraz po tej dramie pewnie poszła do szkolnego sracza na dwójeczkę. Jako ona jest podłą z dzirą, przez nią mogłam stracić taką szansę. A ona jeszcze będzie mi perfidnie sugerowała, że za ostro komentuje ludzi. Sama się do niczego nie nadaje, po prostu mi zazdrości. Szmata. Zazdrości jej na 100% tej bluzeczki ze serduszkiem. Na 150, no na 100%. No to jest widać, ona ma na czole napisane: zazdroszczę ci tej super szmatki. Ale po co od razu te obelgi? Magda Wolska, która została oszukana przez swoją najlepszą przyjaciółkę, postanowiła znaleźć kogoś do pomocy przy kręceniu kolejnych odcinków bloga. Panią Kłosek może co? Idealnie ona by się nadawała. Ona ogarnia komputery, takie rzeczy. Myślę, że ona jest spoko. Myślę, że ona by na pewno pomogła. Dziewczyna nie chce dłużej współpracować z Agatą. Zamierza poprosić o pomoc koleżankę z klasy, Kaję Jarosik. Słuchaj, razem z Agatą startowałyśmy na najlepszy wideoblog, no i wygrałyśmy. I teraz muszę nakręcić nowy odcinek. Super. Ej, to nie jest ta typiara, co podrywała ojca tego młodszego kolegi i tam te były różne sytuacje. To jest ona. Co Adu będzie robiła dzisiaj? Specjalnie pewnie będzie podrywała teraz ją, żeby być na jej blogu na 100%. No i to generalnie nakręcone by było w szkole, wiesz, bo tam muszą pogadać z dyrem czy z czymś tam. No dobra, no ale co ja mam do tego? No bo wiesz, chciałabym, żebyś mnie nakręciła, bo ja sama siebie nie nakręcę. A jak mi dobrze zapłacą, to ci połowę odpalę. No kumam, ale to jest chyba blog twój, Agata, ona nie może? Nie. A tam w rogu widać, że to są schody donikąd i że tam jest ściana. Trochę się rozprzęglili. Ej, serio, czy tam widać, że tam jest ściana i że te schody są donikąd. Kamerzysta będzie zwolniony po tym odcinku. Nie, wiesz co, już nie, tylko tak naprawdę zgrywała taką wielką przyjaciółkę. Już to widać, że ci, co sobie tam weszli nad podróż, to sobie stoją tam, bo tam nic nie ma. Przecież to widać. A może po prostu, no nie, ma, nie, aj, masz. No ale przyjechałam się na niej, ale opowiem ci później. Ale jaja, nie odzywasz się do niej? Już się nigdy do niej nie odezwę, to jest po prostu wredna suka. Dobra, to mogę liczyć na twoją pomoc? No jasne, dzięki, że mi zaproponowałaś. To ja ci dziękuję, fajnie, wyślę ci scenariusz, dobra? Okej. My już znamy tamtą koleżankę bardzo dobrze, zaraz się pojawi jakiś daddy na motorze i ona już będzie miała gdzieś to nagrywanie bloga, vloga, sroga i pojedzie z nim siną dal. Tym
Tymczasem Agata ma wyrzuty sumienia, że oszukała przyjaciółkę. Wie, że zawiodła Magdę i chce jeszcze raz ją przeprosić. Nie wie, że Magda zdążyła poprosić inną koleżankę o pomoc przy nagrywaniu bloga. Ja wiem, że możesz być zła, ale jest teraz mniej czasu, więc pogódźmy się może. Przepraszam, mniej czasu na co? Na baranie sadzo na przykład. No to się musi nakręcić tak jak do tej pory. A poza tym mogę ci powiedzieć kilka rzeczy, które powinnaś mówić o kosmetykach, bo to nie był twój dział. Przygotowałam kilka swoich pomysłów. Słuchaj, przepraszam cię, ale po pierwsze nie chcę twoich pomysłów, mam swoje, a po drugie mam już kogoś, kto będzie mnie kręcił, także sorki. To jest idealny dowód na to, że lepiej jest robić social media samemu niż z kimś, bo później wychodzą takie sytuacje. Chcesz się mnie pozbyć ze wszystkiego? No sama się o to prosiłaś. No w takim razie chcę połowę mojej kasy. No chyba cię pogięło. No nie, właśnie mnie nie pogięło, Magda. Słuchaj, gdybyś nie była taką świnią, sama może bym coś zaproponowała. Nie, żeby tam coś, ale jak one jeszcze nic nie zarobiły, to z czego ona ma jej dać połowę? Ma jej dać połowę zera, czyli zero podzielić tak na pół, to będzie wtedy u. Czyli ma jej dać u, czyli ma jej dać podkowę. Podkowy mają konie. Konie mają cztery nogi. Cztery nogi to jest liczba cztery. Cztery to jest liczba parzysta. Pary są w tańcu z gwiazdami. Tańczyć lubią też małpy. Małpy lubią banany. Banany są w Brazylii, a Brazylia słynie z Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro to jest miasto. A miasta są też w Polsce. A Polska jest krajem przy Bałtyku. Przy Bałtyku są muszelki. Czyli powinna jej dać muszelkę. Ale dedukcja. Padaj. Magda, nie pozwolę ci ukraść połowę mojej pracy, rozumiesz? Dobra, to sobie nie pozwalaj. Wisi mi to. Magda! Ale pierdutnęła tymi drzwiami, gdzie jest woźna. Powinna ją zaraz tak zbeształć za nieszanowanie imienia szkoły, wpisać jej punkty, uwagę i zadzwonić do rodziców. I się skończy. Babcie sranie. Jezu, czemu ona się tak zawzięła? Przecież ją przeprosiłam. Powiedziałam, że żałuję. Chce ze mną wojnę? Dobrze, będzie ją miała. I co? Teraz będzie się obrzucały papierem w szkolnym kiblu na długiej przerwie? Czy co? Tymczasem Magda Wolska i Kaja Jarosik przygotowują się do nagrania filmiku do internetowego poradnika. Czy one będą nagrywały poradnik? Jak zjeść kosmetyki, żeby się najeść? Radzi jakaś tam typiara z którejś tam klasy. Tym razem ma to być pierwszy odcinek według scenariusza napisanego przez agencję reklamową. Magda bardzo się denerwuje. Dzisiaj znowu Przemek zdradza sekrety influencerek, ale tak jest mega często, że, znaczy no nie powiedział, że mega często, ale tak w 40% przypadków, że jak jest jakaś współpraca, to agencja marketingowa, która pracuje z daną marką, typu marką pilotów, wymyśla cały koncept kampanii i ta kampania jest tak boomerska, że po prostu jak ja czasem czytam te pomysły, tam takie okej, ale super. I wtedy trzeba im, wiecie, tak delikatnie zasugerować, bo to jest takie, wiecie, niezręczne zawsze, że komuś mówić, że coś jest źle, ale trzeba po prostu zasugerować, że no wiecie co, ale ten pomysł jest taki trochę, że tak powiem, do dupy. I trzeba było to zrobić lepiej, jeżeli chcecie, żeby ta kampania była naprawdę fajna, żeby się spodobała, no, ludziom, bo to jest przekierowane do ludzi. I to jest prawda. To jest po prostu, więc ja się wcale nie dziwię, że oni też kazali nakręcić jakąś taką cringe'ową reklamę. Tak będzie chyba bardziej wiarygodnie, nie? Niż takie ględzenie o tym. No super. No, nawet nie będzie to złe. A czego pani tutaj szuka? Papieru do srania, bo się samo co w ubikacji może wszelk, co ty możecie z tym sraniem? Nie wiem, może to jest jakaś choroba. Nie wiem, czy jest satysfakcji. Przyszłam zobaczyć, czy nie wykorzystujesz moich pomysłów. Proszę cię, kochanie, weź te swoje pomysły i idź do domu starców i usypiaj nimi dziadków. Właśnie. Kąciki modowe i hejtowanie stylizacji to jest właśnie content, a nie to twoje jakieś tam pierdy mamucie kosmetyki. Wypadnę. Sorry, że ci to powiem, ale zachowałaś się jak świnia. A ciebie ktoś pytał o zdanie, koleżanko? Idź podrywać jakiś ojców pierwszoklasistów, a nie tutaj ktoś cię pytał? Ty się nie wtrącaj. Po pierwsze nie zastąpisz mnie, a po drugie nie zgarniesz mojej kasy za mojego bloga. Nikt cię w nim nie chce. Słuchaj, wypad. Zostaw mnie. Zostaw ją! Te dwie typiary się biją
Tamta stoi i się patrzy. Nie, to jest po prostu prawidłowa reakcja. Nie pomóc, nie rozdzielić, nie załagodzić konflikt. Stać się zampić. Żałujesz tego. Uspokój się, idiotko, dobra. Nie ryj się tam, gdzie cię nie potrzebuje. Nara. Dajmy z nim spokój. Dobra, chodź, poprawimy jeszcze makijaż. Spoko, spoko. Ja nie wierzę, co się dzieje. Czy one teraz wyjdą stąd i spotkają ją na korytarzu? Przecież ona stoi 2 metry od tych drzwi i znowu będą się biły. Pewnie tak. Agata nie sądziła, że koleżanka na dobre odsunie ją od pracy przy blogu. Dziewczyna jest wściekła i postanawia się zemścić. I co zrobi? Nasra im... Nasra im tam do tych kosmetyków, czy co? Zaplanowała, że doda do testowanych przez Magdę kremów sody kaustycznej. To żrący środek wywołujący silne poparzenia skóry. Co? Przesada. Nie no, przesada. To jest mocno przesada. To jest po prostu patologia. I to logo BK TV. Ja nie wierzę, co się dzieje. To jest po prostu jakieś... Ja potrzebuję pomocy specjalistycznej po tym odcinku. Niczego nieświadome Magda i Kaja za chwilę zaczną pierwsze wspólne nagranie. Magdzie bardzo zależy, żeby powstał świetny odcinek. Chce udowodnić, że w pełni zasłużyła na wygraną w konkursie na najlepszy młodzieżowy blog. Młodzieżowy blog, gdzie obraża się wszystkich i wszystko i tylko da. Jak tak wyglądają młodzieżowe blogi, to ja naprawdę nie chcę wiedzieć, jak wyglądają dorosłe blogi. Dobra. Nie no, wiesz, jak... Czekaj. Dobra, już. Jest okej? Mhm. Nie no, wiesz, jak tam, wiesz, coś nie wiedziesz, coś, no to będziemy to poprawiać, nie? Pewnie, powiem ci. To co? Zaczynaj. Jedziemy? Cześć wszystkim. Dziś nietypowo ja będę, i w sumie już zawsze chyba, będę prowadziła dział o kosmetykach. Ponabijamy się trochę z tych super kremów, które wciskają wam spec od reklamy. Aha, czyli to jednak będzie taka hejt reklama, że te kosmetyki są do dupy. Stosujemy je na twarz i one są po prostu do dupy. Także będziecie wyglądać wasza twarz jak wasza dupa. Tak działają te kosmetyki. Wow. Wiem, że każda z was chciałaby mieć taki super krem w swojej kosmetyczce. To jest jakiś krem do pięt? Czy co to jest? Czy to jest jakieś serum na bazie żelu z pachy wieloryba? Wieloryby chyba nie mają pach. Na pewno nie mają płetwę. Czy jak ruszają płetwą, no to pod płetwą muszą mieć pachę. Czy jest to jakiś specjalista, żeby mi to wytłumaczyć? Proszę, proszę, co my tutaj mamy? 24-karatowe złoto! Wow! Rozświetla cerę po całonocnej imprezie. Serio? Co innego ten krem? Ma bardzo fajne zastosowanie. Czekaj, ręka mi zadrżała. Weź powiedz o tym kremie jeszcze raz. To zamiast ją nagrywać, to trzyma tą kamerę o tak. O tak w dół i nagrywa pewnie sobie na stopy. Ta się produkuje, a kadr jest na stopy jej. Nie no, nie ma tak po prostu zatrudnić profesjonalną osobę do pomocy. Spoko. Co innego ten krem? Ma bardzo fajną cenę, ale to naprawdę spoko i nie wciska nam żadnego kitu, nie wiem, o świetle, dotyku szczęścia. Słuchajcie, sama go wypróbuję i powiem wam, jak się po nim czuję. No dawaj, zobaczymy, czy w ogóle dożyjesz długiej przerwy. Zobaczymy. Fuck! Jezus! O Jezus, rany boskie, jak piecze! Krem? Tak, nie wiem, co się dzieje! Ara jej wyżre rękę, jakby tak, wiecie, wsadziła do jakiejś takiej mazi radioaktywnej i potem wyciągnęła, a tutaj nie ma ręki, tylko same takie kości, wiecie, o co chodzi? Taka, znaczy w kreskówkach była taka, że ktoś tam wpadł do takiej cieczy odpadków radioaktywnych. Chodź to zmyć! Jezus, strasznie parzy! Ała!
Magda ma poparzoną dłoń i bardzo cierpi. Tymczasem Agata cieszy się, że jej plan zemsty zadziałał. Dziewczyna nie zdaje sobie sprawy, że mogła oszpecić koleżankę na całe życie. Co wy tak krzyczycie? Przecież słychać was na całą szkołę. Co się... Co ty zrobiłaś? O matko. Ręka jej uschła, wierzył chłop w gusła, aż mu dupa uschła, a tej ręka uschła. Matko, biegnij do higieniki. Szybko, nie dotykaj tego, Magda. Jezu, nie dam rady. Jezu, jak to boli. Pokażesz mi ten pigułę? Tak. Jezu. A pani piguła daje krople żołądkowe i jej przejdzie po prostu jak... Zbisza strzelił, to nie jest dobre określenie. Przejdzie jej jak... Nie wiem, gołąbko nosa jak siedzi na ławce. Nie, to też jest do dupy porównanie. Przejdzie jej jak... Katar po weselu. O, lepsze. Jak to boli, nie! Nie dotykaj, Magda, tego. Nie! Pokaż mi te kremy. Co ty tu robisz? Ja nic. Tymczasem Agata, która dosypała żrącej substancji do testowanego przez Magdę kremu, postanowiła ukryć dowody swojej winy. Na pewno tam coś dosypała. Nic nie dosypałam. Dajcie mi te wszystkie kremy, proszę. Ja sugeruję, żeby zabezpieczyć materiały i zostawić też trochę dla pani kłosek, gdy będzie panią kłosek. I wtedy na przykład wysypać jej to na klawiatury, ona dotknie klawiatury i wyżre paluchy. Tak tylko sugeruję. No pokaż, co masz w torbie. Soda kaustyczna? Ty zwariowałaś? Przecież to jest tak żrąca substancja. Ty to dodałaś do tego kremu? Ty idiotko, po co to zrobiłaś? Kaja, uspokój się. Agata, czy ty masz wyobraźnię, co mogło się stać? Ale ona nie musi sobie wyobrażać, co się mogłoby stać, bo się właśnie stało to, co stać się miało. Czyli rękę jej zesrało. Nie wiedziałam, że to jest taka silna substancja. Agata miałaby poparzoną twarz i bliznę do końca życia, rozumiesz? Myślałam, że jej jakaś wysypka wyskoczy. Kosmetyki to jest coś, co ja kocham, ona mi to perfidnie odebrała. Ty jesteś walnięta. Uspokój się. Na pewno nagrań więcej w tej szkole nie będzie. Zapraszam pani do dyrektora. Tak. I tam za karę będziecie musiały to zjeść. Po prostu całe te wiaderko wylizać. O nie, to też było złe. Kryjcie po prostu jakiś odcinek sponsorowany przez smażenie się w piekle. This girl is on fire. No też pomysły, soda kaustyczna? Jestem zszokowana tym, co usłyszałam od Agaty. Rozmawiałam z nią rano i bardzo zależało jej na tym, żeby pogodzić się z przyjaciółką, a tutaj robi coś takiego Magdzie? Mi się to po prostu w głowie nie mieści. To niech się pani zmieści w dupie, znaczy w zupie, znaczy w kupie, znaczy w chałupie, znaczy w... tak. Nie wiedziałam, że ta soda jest aż tak żrąca. Myślałam, że Magda dostanie po niej jakieś głupie uczulenie i że do jutra jej przejdzie. Chciałam jej tylko zrobić na złość. I teraz nie będzie miała ręki. Trudno, są ludzie, co żyją bez mózgu, więc znam dużo takich osób, więc myślę, że ona bez ręki też da sobie radę. Magda i Kaja zaprzyjaźniły się. Mimo, że agencja reklamowa zerwała z nimi współpracę, chcą razem prowadzić blog o modzie. Spoko, tylko nigdy więcej nie zabieramy się za kosmetyki, okej? Okay? Nie, no tylko szmaty. Czyli będzie taki blog o was, okej, okay. Spoko. Magda, możemy porozmawiać? Ale my nie mamy o czym rozmawiać. Magda, przepraszam ci za ten numer z sodą. Chciałam się dostać do szkoły telewizyjnej, wiesz? Miałam szansę zrobić coś naprawdę fajnego. Może odłożyłabym sobie trochę kasy, ale przez ciebie nie wypaliło nic. Nie możemy zacząć od początku, razem? Ale ja nie chcę z tobą już nic zaczynać, sorry. No i koniec, moi drodzy. Niestety musimy się już na dzisiaj pożegnać. Nie zapomnijcie o dzwonku, rzęsobiku, dzwonku, bicie na mojego, hej, to pewnie, mam nadzieję, że przeżyliście. I super, na razie, że, żegnam. Ale dedukcja.